Marek Wnukowski, Dziadek i Broda. Tak, to było chyba w środę, gdy podpalił sobie brodę. Do dziś dziadek aż się wzdryga, gdy wspomina tę przygodę. Broda była długa, siwa, gęsta niczym końska grzywa. Dziadek czesał ją codziennie, dbał, by była urodziwa. Nagle iskra z papierosa spadła wprost na czubek włosa, w środek brody, idealnie, czyli metr poniżej nosa. Ogień buchnął, strzelił w górę, dym wytworzył gęstą chmurę. Pali się, ratujcie ludzie, woła dziadek z babką chórem. Już strażacy go ratują i z sikawki weń celują. Mokre całe jest mieszkanie, gęstą pianą w niego plują. Jest policja, są lekarze i z noszami pielęgniarze, lecz czy będą tu potrzebni? Już za chwilę się okaże. Uff, ulżyło mi, zdążyli. Brodę dziadka ugasili. Dziadek bardzo im dziękuje, bo fakt, świetnie się sprawili. Szczęście miał, że wielka była, więc się długo dość paliła i że dzielna straż pożarna tak się szybko pojawiła. Nie ma dziadek brody, szkoda, piękna była jego broda. Dobrze, że się dziadek babci i bez brody też podoba. Jeszcze morał. Poczekajcie, jeszcze się nie oddalajcie. Niebezpieczne jest palenie, szkodzi zdrowiu. Pamiętajcie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.